No siemano wszystkim, patrzcie, ja już tutaj się tak bez waszej zgody jak gdyby zacząłem oporządzać. Tu mam jakieś zasłony, nawet z bloku. To jest przedłużacz, ale jak zauważyliście, kabla prawda. Słabo. I masa jest, słuchajcie, tyle. Masa ciuchów jest. Ciuchów, patrzcie, jakieś frytkownice. Ale ciuchów to jest kolorowa. Idziemy dalej. No, takie śmietniki to ja lubię. Słuchajcie, taki wjazd. Tu już witają mnie jakąś wielką walizką. Szkoda, że nie wypchaną towarą. Ale powiem wam, patrzcie, ona jest duża. No, ja to bym się w niej nie zmieścił. No, ale jest dosyć grubo. Też oczywiście jakieś perfumy. O matko. O, tu jakieś szmaty. Jakieś miski, słuchajcie, jakby ktoś reflektował. To jest z kapturem, nie? O, co to jest? Szpargałów kobiecych pełno. Kobieta wywaliła chyba. Wymieniała wszystko. Patrzcie, tu jakieś te. Ten się nie wiem, co za kosmetyczne. O matko, ale ten. O wow, ale dostałem w łeb, powiem wam. Nie spodziewałem się. Patrzcie, nowe kapcie wyrzucili. Nawet jeszcze tu jest, patrzcie, folia. Noweczka, ciekawe ile zapłacili za nie. Pepką to, no nie ma ceny. Ale ostro, ostro powiem wam. Wziąć coś kupić i nawet nie ubrać. I macz. Iwona to. Nie wiem, czy Iwona to. Przepraszam, że was tak potraktowałem. Nie wiem, co to było. O, tu jakiś sweterek, ale powiem wam, to taki kurde w dotyku, to czuć taki, no leci trochę luksusem. Tu chyba jakiś kochana chyba majka, kurde, żeby tu schowała. Oho, widzę, że tu już na grubo jest leciane. No ciekawe, gdzie kierownica. O, patrzcie, pełne w środku coś jest. A, jakiś taki tylko. Jarzem się już. Jarzem się jak zwykle już. Słuchajcie, jeszcze tutaj grzeba. Widzicie, wezmę tu sobie taką. Jest wyczuwa, kochana, jakieś garki to wyczuwa. A to na dole ja nic nie ma. Wow, co to? Ja już w ogóle miałem loty. Jakiś pierścień jest. Naprawdę, to trzeba delikatnie, bo to wiecie, takie kobity, patrzcie, nowa ta. Taka dziwna, taka jakby jakaś żelowa. Nie wiem, co to jest. Słuchajcie, co to jest? Jakieś takie żelowe, może. Może, kurde, ta kobita se na głowę kupiła. Wiecie, jak się ma jakieś takie braki. O, jakieś rękawice są, to chyba na siłownię. Powiem wam, jak się ma jakieś takie braki emocjonalne. No to się kupuje takie rzeczy, człowiek myśli, że ona. Ona sobie pewnie pomyślała, że jak ona się w tym prześpi, no to będzie wszystko w porządku, ale. O, kochana, nie w tym droga. Nie ten. O, słuchajcie, patrzcie, jak tu podjechało jakąś
luksusową biżuterią i to nie było otwierane. Nie, nie, nie. Kurczę, no przecież patrzcie, no tu jest mega biżuteria. Co to może być tu? Ale dziady. Ale dziady, nie wiem co to jest. Nie no. Więc... Ła! Patrzcie jaki ten. Czy to jest srebro? Patrzcie jaka kulka. Słuchajcie, zobaczcie co tu się dzieje. Ja nie wiem, wy coś nie widzicie. Patrzcie. Kurde, jakiś ten łańcuszek. I tu jakaś kulka jakby... To jest jakby diamentowa, słuchajcie. Nie no, zawijam. Zawijam szybko do kieszeni, słuchajcie, rozglądnę się tylko tak nie za mocno w prawo, lewo. Kurde, nawet powiem wam, ulala, no nie jest tu dobrze. No kochane, jak tu już taka biżuteria, patrzcie, wyrzuciła jeszcze jakąś tą. To są chyba kolce z diamentami. Nie wiem, czy tu tak mogę położyć na śmietniku. Ludzie, jedyny, co tu się zaczyna dziać? Chyba ja się muszę... O kurde, jeszcze są jakieś kolce, patrzcie. Ja pierdzielę, nie mogę sięgnąć. Słuchajcie, nie mogę sięgnąć. Nie, ja muszę ten worku... Słuchajcie, ja muszę się ten worku gdzieś tutaj dyskretnie. Wezmę się jakby tu kolce, ale... Muszę tu obczaić, żeby mi jakiś czasem szczur na głowę nie skoczył. Ja pierdzielę, słuchajcie. Pogadamy trochę szeptem, bo ja wam powiem. Tu kurczę, jakiś, tu jakoś może jeszcze mapa będzie. Jakie zapiski miał. O cholera. Ja nie chcę wam mówić nic. A to co to jest? Matko, co to jest? Kurczę, kobieta, Krzyś. Co ty z tym dzieckiem zrobiłaś? Ludzie, ale to dobra. Jezus, ja powiem wam, że mi się tak tutaj... Wezmę sobie tą kartę. Że mi się tak tutaj, słuchajcie, odjarał, że zapomniałem o tym worku. Kolce, słuchajcie, na spodzie. Patrzcie, ile tu tych ratów jest do choroby. Patrzcie, tam jest jakaś biżuteria. Są, patrz, kolce, patrzcie, kolce są znowu. Ja pierdzielę. Czy ta kobieta jakaś była? Nie wiem. Słuchajcie, ja to sobie zawalę. Ja, ale szybko, ja coś ludzi zacznę kręcić. Powiem wam, że ja to słabo. Wszystko wycypało w ogóle. Patrzcie na... Ja pierdzę. Słuchajcie, patrzcie. Tu jakieś gumki. Co tu się dzieje? Rękawiczka jest, słuchajcie. Ale nie wiem, czy one są... Nie no, nie wyglądają na używane. Ja wam powiem, tą jedną użyję. Zdecydowanie, bo tutaj niby tak nie widzicie, ale... Kurde, muszę... Dmuchną ludzie, co z tą rękawicą jest, słuchajcie. Słuchajcie, no jest słabo. Szlak mi zaraz... Sorry, że was tak porzuciłem. Patrzcie, tutaj są, a nie tu jakieś. To ja, patrzcie, następne kolce są. To chyba jest białe złoto. Patrzcie. Następne, słuchajcie, patrzcie. Ulala. Tu jakaś pętlika. Ale bym zgubił. To też jakiś, a nie wiem, to się chyba, coś się chyba rozkraczyło, jak to się mówi.
Ta pinceta też mi wygląda, słuchajcie, nie tanio. Ona też chyba nie jest tania. Tu kawał, patrzcie, kawał tego. To jakiś był ten. Szmaragdowy, można to powiedzieć. Tu już nic nie ma. Nie. Dobra, słuchajcie, ja się rozłączam, bo ja muszę zabezpieczyć te kosztowności. No, jakaś baba się tu kręci. Zabezpieczę szybciutko te kosztowności i tutaj ogarnę ten temat trochę. Zaraz wracam. Słuchajcie, nie było mi chwilę, ale czujecie, że w ogóle mam teraz schowane te kosztowności. Co to jest taki, co taki mikser mały? Wezmę tu, odłożę, powiem wam, fajnie to wygląda. Taki wielki delikat. A to do tematu. Słuchajcie, jak mam te kosztowności teraz. Co to za garnek? Patrzcie, garnuszki takie rondelki, jakby ktoś reflektował. To mam takie wrażenie, słuchajcie, jak co chwilę gdzieś tylko się obrócę, to widzę wzrok na sobie. No, no serio wam mówię. Jeszcze tamten worek muszę dopaść, to jakieś chleby. Słuchajcie, jakieś tam... Ja muszę chyba tutaj drugą tom otworzyć, ale muszę ten swój sprzęt, słuchajcie, co tutaj na razie jakby tu zaparkuję. Zaraz tu dojdziemy do tematu. A co to takie w ogóle choinki jakieś wycięli? Nie wiem jak z tym, kurde, może by mi to na głowę też pomogło. Ja nie wiem, dlaczego ta kobieta tego nie rozpakowała. Kurczę, no nie wiem, wiecie co? No może jeszcze wezmę, może to mi... Może jej na łeb nie pomogło? Coś syczało tak przed chwilą. Nie wiem, czy słyszeliście. Nie wyszedł, słuchajcie. Skarpety schowam tu do środka. Ula! Ja wiem, wam taki poszedł. Poszedł delikatnie. Cholera, ja tu zaraz pół dzielnicy pobudzę tymi moimi akcjami. No, ale tu jest. Nie wydaje się, żeby to było spożywczo. No są jakieś szmaty, patrzcie. Tu coś, ale fajna tatak. Patrzcie, jaki fajny piter. Może jeszcze jaki pieniądz jest. Co tutaj jest, słuchajcie? Nie. Dobra, zaraz tu obczajmy, tylko wezmę tu. Wezmę trochę przymknę, wiecie. Ja to lubię tak. Taki styl pracy, taki troszeczkę dyskrecji. Wiecie, w robocie. Tam jakieś koce, znowu patrzcie. Dziewczyny, to do was. Tutaj znowu macie jakieś takie śmigacze. Gdzieś na molo w Sopocie, słuchajcie. Różowe, no. Ja powiem wam, na waszym miejscu to bym się zdecydowanie decydował. No wiadomo, na jakiś tam, na jakiś, kurczę, patrzcie, worek mi spieprzył, ale fajna kurtka. O, co to za kurtka? Elka, Elka, no nie. No powiem wam, na takim... W zielonym to mi tak niekoniecznie do twarzy. Dawajcie te wory, bo to jeszcze może być towar. Już tu widzę trochę... Muszę nerwowo tu podejść do tematu. Kołdrę jakąś widzę wymienili na nowo. No i bardzo dobrze widzę. Kochana, bo to już było zużyte. To patrzcie, nowe. Kupiła spódnicę. Kupiła sobie, patrzcie, jaką fajną spódnicę. No, patrzcie, tu ma ten. Dziewczyny, to jest nowe, słuchajcie. Shinu jakiegoś tam, Shinu, Shona. Wydaje mi się, że ona się, wiecie, tu też, patrzcie, następna. Umówiła się na jakąś randkę, cholera. I facet odmówił, kurde. Ona już się, dziewczyna, podpała. Ole, Peter. Słuchaj, ja powiem wam. Chyba przypadkiem to wypadło. Zaraz odczajmy, spokojnie. Spokojnie, wy się nie denerwujcie. Jak coś, to możecie
Dobra, tylko się trzeba rozglądać, czy nikt nie idzie. Patrzcie, co jest w Piterze w środku. Pusto jest. Kochana, zostawiłabyś coś? No, to chyba nowe jest w ogóle, patrzcie. Plastry wzięła tylko, no. Podejrzewam, że jak kobieta szła, albo szła, wiecie co? Patrzcie, jest jakiś grosik, jak jest grosik, to trzeba wziąć. Bo to na szczęście, ja już wiem, rozkminiłem po prostu, co tam się wydarzyło. Ona się umówiła na randkę, tą nową spódnicę, wiecie, tą z tego Shina, Shona. Nie wiem, jak to ona se ubrała, słuchajcie. Bo to widać, że to tylko wzięła na chwilę. I obtarła nogę, nowe buty wzięła, nie wiem czy wzięła tych różowych, szła klapka. No nie taką, trzeba by większe śledztwo przeprowadzić, ja nie mam na to czasu troszeczkę. I mi się wydaje, że jej randka nie poszła, wiecie, nie wyrzuciła portfel. No, no tak kochana, no ale ty nie powinnaś też, mi się wydaje, wiecie, trzeba ją trochę zmotywować, bo ona też nie powinna się po pierwszym takim fakcie, nie, jakby zrażać. Kochana, ty sobie jeszcze życie ułożysz, chłop. Nie z takim. A tutaj, popatrzcie. Tu chyba jakaś, same jakieś opatrunki, jakaś pielęgniarka była tu chyba, ale to jakaś, widzę po przejściach, bo kochana, widzę, że ty zużyłaś tą torebkę ostro. Zobaczymy. Patrzcie, złoto się sypie. No, widać, jakaś pielęgniarka może. Zajechana kobieta. O matko, tego to nie ruszymy, słuchajcie. Nie ruszymy tematu. Co tutaj się dzieje dalej? Tu ten sweterek, znowu patrzcie, jakieś garki. Te kobiety obecnie, to, patrzcie, coś tam jest plastikowe, muszę odczaić. Te kobiety to w ogóle ostatnio chyba one nie umieją gotować, słuchajcie. Bo tu widać wszystko i tylko... Wszystkie te garki lądują w śmietniku. To jest, widzę, taka zasada w tym gotowaniu tych garki jest, wiecie. Patrzcie, to jakieś stare lampy, taką miałem kiedyś. To jest tak, że ona, jej obiad jej nie wyjdzie i ona gary już sru, lecą na śmietnik. Później chłop się pyta, co ty dzisiaj się ugotowałaś. No ona, kurde, mówi prawdę, wiesz. Ona mówi, że ona garów nie ma, nie? Wiadomo, że nie ma. Jak to obiadu nie musisz ugotować, tylko kochana wszystko wypieprzyłaś. Same kartony jakieś, nie wiem o co chodzi. No to obiadu w domu nie ma, nie ma i nie będzie. Może on te kobity to powinny się na jakieś kursy gotowania pozapisywać, czy jak? Ja nie wiem. O, patrzcie, tam jakiś, no to ta spacerówka to już się tu buje długo. Czekam na jakieś dziecko. Zdesperowane. Powiem wam, no poza tymi kosztownościami, z których się bardzo cieszę, no to tutaj za wiele się jakby nie pożywiłem. No ale to też nie będę narzekał. Tu jakaś Coca-Cola. Coca-Cola z nowymi, jakieś te ręczniki, to co to jest? Słuchajcie, gdzieś to widziałem, coś takiego. Nie wiem, co to jest. Patrzcie, to jest nawet na prąd. Totalnie nie wiem. Weźcie, dajcie znaka w komentarzach. Co to jest? Może to jest jakieś na mrówki? Naprawdę, normalnie. Nie powiem, zabijcie mnie. Ale nie mam pojęcia. No, to widzę tak w tym domu, to z tym papierem, to widzę tak rozrzutnie szło, rozrzutnie. Uważajcie, żeby nie było pewnego czasu, żeby pewnego dnia się tak nie stało, że wy nie będziecie mieli czym dupy podetrzeć. No, no tak, tak może być. Tam szczeliłem, dobra, ja lecę, słuchajcie, na nową miejscówkę. Jakbym się, kurde, nie odezwał, to znaczy, że te kosztowności spieniężyłem dosyć grubo. No i po prostu zakończam karierę na śmietniku. Wiecie, o co chodzi, nie? No a jeżeli się odezwę, to niestety to były popelina, a nie kosztowności. Dobra, jak coś, to sekcja komentarzy jest wasza, słuchajcie. Ja wam miłego dnia.
życzę albo wieczora, nie wiem kiedy tego gniota będziecie oglądali. No ale suby byście tam dali. Ja widzę w statystykach, że jest tam dosyć kiepsko. No tak leci z typą, że masakra. Ja myślałem, że my tutaj kurde kręcimy na tych śmietnikach jak na weselu, a nie po grzebie, więc a wiecie, suby tam pykajcie, nie? Trzymajcie się, no na razie. Lecę na następną miejscówę.